Dorota Wellman i Marcin Prokop byli najpopularniejszą parą prowadzących Dzień Dobry TVN. Teraz, gdy prezenter zniknął z telewizji, zastąpił go Mateusz Chłatki, który zachwycił widzów. Dorota Wellman i Marcin Prokop mogą razem konie kraść. Współprowadzą DDTVN od 17 lat. Czyżby charakterystycznego prezentera z niebanalnym poczuciem humoru miał wkrótce zastąpić ktoś inny? Marcin Prokop nie zrobił dobrego pierwszego wrażenia na Wellman. W przeszłości Dorota Wellman rozmawiała z Andrzejem Sołtysikiem na temat pierwszego spotkania z Prokopem. Nie od razu się polubili? Zetknęliśmy się wcześniej w gazecie dla kobiet, Gali. Ja już tam pracowałam, kiedy Marcin nam przyszedł. Jakoś nie spodobał mi się bardzo, bo wydawało mi się, że jest nadętym dupkiem. Myliłam się. Nawias otwierający. Nawias zamykający. Na kolegiach mieliśmy podobne zdanie, dyskutowaliśmy, stawaliśmy po swojej stronie, to zobaczyliśmy, że mamy wiele wspólnego, mówiła w Gwiazdach Sołtysika. Mateusz Chłatki zastąpi Marcina Prokopa? W sobotę w studiu DDTVN zamiast Marcina Prokopa pojawił się Mateusz Chłatki, który cieszy się ogromną sympatią telewidzów. Wyrazili oni swoje zadowolenie w komentarzach, to był świetny duet. I takich prowadzących chce się oglądać. Mateusz powinien zagościć na stałe jako prowadzący. Wtedy też bym oglądała. Teraz oglądam tylko Dorotkę i Marcinka, taka para powinna zostać Dorota i Mateusz. Cudownie się oglądało, super jak zwykle jak jest pani Dorota, ale pan Mateusz też świetny, na sercu raźniej z taką ekipą. Czyżby jeden z największych gwiazdorów TVN miał poważną konkurencję?